15 lat, powodzenie dobrych starszych. Nie robił nic na lewo, by zarobić krzywe banki. Pierdolił przekręty, sam w życiu rozdawał karty. Stawiał na jedną wież, w życiu trzeba być w chuj twardym. Kumple, koleżanki, to było na pierwszym miejscu. Rodzina miała miejsce, lecz nie tak oddana sercu. Trochę dziecinny rozum, otumaniony przez bliskich kolegów, którzy z niego mieli same zyski. Kiedy tylko po wypłacie chłopaka nie było w domu, ciągłe libacje wśród swoich najbliższych ziomów. Najbliższych, ten wraz w tej historii jest dwuznaczny. Były pieniądze, to nie wychodzili z karczmy. Do czego zmierzam? Postaraj się mnie zrozumieć. Najbliższy twój przyjaciel musi cię przez siebie unieść. Nie może korzystać, kiedy tylko masz pieniądze. Chcesz wiedzieć, jak to sprawdzić? Powiedz, przegrałem tysiące. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa. Nie wiedział, że ma problem, problem alkoholowy. Powoli mijały lata, a on stał się nałogowy. Lat ponad 30, tracił powoli swą wiarę. Miał drugie zameldowanie, poza domem dom był barem. I co na to powiedzieć? Spójrzcie parę lat w tył. Zwykły, normalny chłopak, żył normalnie, mniej też pił. Z wiekiem się nasilało, jak widać idzie się wjebać. Tak by kupować alkohol, zamiast kupić sobie chleba. Przegrał praktycznie wszystko, nawet swoją rodzinę. Odwrócili się od niego, czując się naprawdę dziwnie. I czego tu się dziwić? Można bardzo wspomagać, lecz ile można, kiedy ktoś przez siebie w dół upada. Koledzy, którzy byli zawsze, gdy miał pieniądze. Nie było ich, gdy dla niego już nie wstawało słońce. Fałszywość nie zna granic, jeszcze nieraz się przekonasz. Musisz mieć głowę na karku, nie dając się pokonać. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa. I co na to powiedzieć? Mamy tu prosty przykład, jak szybko można spaść z tego, co mogłeś wygrać. On mógł wygrać życie, lecz nie dał sobie szansy. Teraz włóczy się po dworcach, nie próbuje nawet walczyć. W dworcach, no ta, bo sprzedał nawet mieszkanie. W jakim celu? Wiadomo, aby tylko mieć na chlanie. To życie bywa różne, raz na wozie, raz pod nim. Niektórzy z niego wychodzą, a ci drudzy gryzą chodnik. Po czasie stało się, umarła matka z ojcem. On pieprzył to serdecznie, jego dom nazywał dworcem. Kolegów jak kiedyś miał sporo, wiadomo. Tylko z jedną różnicą, nigdy nic nie postawiono, bo sami nie mieli takie właśnie towarzystwo. Alkoholików, ćpunów, mam wyjaśnić to wszystko. Lepiej nie, zostawmy to wszystko już w spokoju. Chłopak zapracował sam, robiąc tylko kupę gnoju. Nie będę pouczał, bo sam mam lat niewiele, lecz duży bagaż doświadczeń, mogę to się z wami dzielę. Jeśli chciałbyś jeszcze raz posłuchać tej historii, nic trudnego, przed nim wstać. O swym życiu nie zapomnij. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biecie, święta prawda. Każdy z nas powinien o tym wiedzieć, jak łatwo można skończyć, staczając się do grobu. On stoczył się przez tabletki, nie mówiąc nic nikomu. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa. Widzisz, jak to jest, życie bywa okrutne. Cenniejsze od człowieka pieniądze, jakie to smutne. Żyjemy w kraju, w którym materialistów jest masa. Tak jak w tej historii, najważniejsza jest kasa.